Cześć, witajcie w odcinku z Bus Simulator na moim kanale i w dzisiejszym 27 oczywiście. I w dzisiejszym odcinku, tam gdzie skończyliśmy, zaczynamy, ale zaczynamy trochę inaczej, bo ja bym tutaj developership może wybierzmy. Czekajcie, teraz moment, bo musimy wyjść, szybka podróż, tak, do developership. Mamy 300 tysięcy i można było dokupić jakiś autobusik. I myślę teraz, czy to by była Mercedesik, może Manem, czy Manem jeździliśmy? Chyba jeździliśmy, więc ja bym tutaj teraz przemyślał. Z tych główienek to tak średnio mi siedzą te autobusy. Te Iveco nawet by były spoko, więc takie jedno Iveco. Mamy, tyle mamy. Można by było coś przemyśleć, żeby takie Iveco właśnie jedno chociaż mieć. One też są takie, no ja bym to powiedział, szpetynę trochę w środku. Mało miejsc siedzących mają i no tak średnio bym to nazwał. O, drugie drzwi też otwarte? Nie. Aha, tu nam podpowiadajka, dobra. Drzwi zamknięte, więc może taki Iveco by wziął. O Jezus, tak myślałem, że taki będzie mały. Mój kurwo, sorry, przepraszam, że uderzyłem, ale mikrofon poprawiałem. No ta kierownica, tak bym powiedział, to średnio działa. Ale już dobra, dobra, więc ten najprawdopodobniej autobusik sobie kupimy. I właśnie będziemy tutaj Iveco mieli. Tak, chcę zakupić. Te betonowe znikną słupki? Dobra, na razie może nie. Wróćmy sobie do tego i utwórz trasę. Trasa numer 4. Zapotrzebowanie, normalne zapotrzebowanie. A, godziny szczytu. Aha, dobra. Ja bym sobie zaczął to z dworca najprawdopodobniej. Najlepiej by było z dworca. Zacznijmy. Zrobić taką linię dość miejską, chociaż tak. Nie, momento. Dobra, tak. Dobra, tu teraz sobie może prosto pociągnijmy. Taką miejską, typowo miejską linię byśmy zrobili. Nie, tu już nie, ten przystanek też nie. Tu też nie, momento. Musimy tutaj przemyśleć. Dobra, jep. No i potem jeb. Ej, mordo, co ty odpierdno? No i tu, dobra, tu byśmy kończyli. Bo ten jest... Aha, ten jest tu, dobra. I potem byśmy może... Nie. I potem tu, dobra. Jest plus minus taka. Te zielone to są chyba większe typ przystanku jedyn... Aha, dobra. Więc na razie tą byśmy zrobili trasę. Personalizuj trasę. Identyfikator, trasa numer 4. Iveco nazwijmy, nie, dobra, nazwijmy miejska, typowo, dobra, identyfik, no dobra, czwóreczka może być i może byśmy dali kolor niebieski. Wybierz, zapisz, czemu tu nie zapisał? Halo! Miejska, 4, cyk i zastosuj. Dobra, i możemy zastosować zmiany. Tak, automatycznie za ten i dobra, i wybierzmy, aha, musimy teraz stąd jechać tam aż na pusto, no nie wiem, ja bym wolał tutaj szybką podróż wybrać i zacząć stąd, tak taktycznie bym powiedział. O, dobra, no i a tu zwalniać jest pod tym, no i można by było zacząć Scania, gdzieś tu jedzie. Więc no, wybierz trasę, czwóreczka, jedź, Iveco. I dobra, lecimy z tematem. A, bo mi tu kierownicę miałem. Widzieliście, odbiła ładnie. Dokręcono ją mam chyba, jo. W ogóle znowu miał być Eurotraczek, no ale ja jestem, kurde, w stanie się wyrobić ze wszystkim. I mamy Bus Simulatora, raz kolejny. No i teraz pod stanowisko numer 4 chyba najprawdopodobniej podjeżdżamy. Jak mi się wydaje przynajmniej, że to tak powinno być. Nie, czy to pod dwójkę.
Podwójkę chyba, nie? Podwójkę. Tak. Ja użyłem kierunkowskazów. No przecież użyłem. Aha, momencik, bo ja tu widzę, że za blisko podjechaliśmy. Dobra. Dobra, wyjdź z kabiny? Po co? Do miniaturki się ustawić? Specjalna wycieczka? Aha, omiń obliczenia. Dobra. Biały w ogóle jest. To jest też słabo, ale to już się zrobi. To się naprawi. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pani. Co by pani chciała? Przepraszam, że tak... O Jezus, mam za blisko mikrofon. Sorry, przestery są. Przepraszam bardzo za to. Kurde, zapomniałem, nie spojrzałem się. Bilet na przejazd 1. Drukuj. 50 i dobra. Nie ma problemu. Dobra. I mamy tu minutę szybciej jakby. Tak? Dobra, to ja bym już odjechał w pizdu. Czy pamiętaj o przyklęku? I odjeżdżamy. Tu jest Skania nasza stoi. Nie, tak szczerze mam ochotę grać w tą grę cały czas, no. Nie mówię, jakby ja coś się interesuję autobusami i wszystkim, co z nimi związane od małego. Więc taka gierka to naprawdę, pamiętam, że w busa 18 się strasznie wciągnąłem. No, z tym busem to tak jeszcze może nie, ale wydaje mi się, że jak tak trochę autobusów... Ta kariera trochę mnie męczyła, mówiąc. Dobra. Mówiąc szczerze, trochę mnie wykończyła ta kariera. Że tak musisz cały czas na to wszystko patrzeć, a tutaj jednak trochę luzu, trochę tych autobusów się dokupi i widzicie, to w miarę się będzie też kręcić. No także, no dobra, Iveco. Iveco to jest Iveco. Trochę plastikiem wali, ale jest też takie stare Iveco. Takie już kurde, bo te nowsze są ładniejsze trochę. Dobra, i tu mamy kolejny przystanek, tak? To jest nasz przystanek, bo tak... Nie, to nie jest nasz przystanek. Czemu tak? No ja go nie wziąłem? Czekaj, bo... Dobra, bo się zajebałem w akcji. Już widzicie, to też trzeba... No, debil. Trzeba też trochę pojeździć, żeby to w miarę ogarnąć. Wszystko, no basa bym ponagrywał dość często. Ten, co, bo ja chciałem co drugą niedzielę, ale mówiąc szczerze, ja bym tu przemyślał, czy by to nie zrobić gdzieś w tygodniu jakiś. Tak jak było, że ze środami, nie? Że w środy to było Bus Simulator, bo na pewno jeszcze będę chciał sobie Firmbusa nagrać, ale to już po basie, bo ja nie chciałbym takich dwóch serii koło siebie mieć. Żeby, wiecie, dwóch serii koło siebie, żeby jednak, gdzie to lustro jest, tu jest lustro, żeby jedną pierw, potem drugą, tak na luzaku, nie, dość. Ten odcinek też macie dość późno, bo ja o 17 go nagrywam po meczu, po wszystkim, bo w ogóle myślałem, że Eurotracka będę tutaj dzisiaj nagrywał, no ale nie wyjdzie i pewnie w następną niedzielę już postaram się, żeby był. Następna niedziela już 25 sierpnia będzie, kurwa. Musi wysiąść jeden z pasażerów. Pewnie środkowymi wysiądziesz. Dobra, wypierdzielaj. Wyjazd. Musi wysiąść i przy drzwiach nie stoi, nie? To jest kurwa... No. Ja nie wiem, tak to w realu nie działa, to by cię nawyzywał kierowcę. No, idziesz, mordo. Chodzisz? Hello, I'd like to ask for technical assistance with... Kolego, nie odzywaj się tam z tyłu, bo cię wyjebie. One... Wylot zrobisz i się skończy. Yes, you stupid machine. No nie graj na telefonie, mordo. Pasażer pyta o trasę? Gdzie kurwa pasażer? Czy ta linia jedzie do Mora Skór? Chyba tak. Nie. Nie jedzie. Nie wiem, nie pamiętam też tych przystanków, no bez przesady, jakbym tu jeździł kurwa całą zmianę. Walną z cztery kółka, to też inaczej, nie? Niż... I tak wiecie, jeździsz, bo jeździsz. No poza odcinkiem bym sobie pojeździł, mówiąc szczerze. Chyba dzisiaj wrócę. Jak to się będzie renderować, to sobie popykam, pośmigam sobie tak na spokojnie, na chillku.
bo no to też trzeba mieć fazę, mówiąc szczerze, na takie granie tutaj, takie gierki, ale no, no jeszcze dzisiaj powinien być live'ik wieczorkiem, więc nie wiem, czy ten film nie wyjdzie gdzieś pewnie 19 i idziemy potem, potem będziemy streamować. Nie wiem, ile tych przystanków tu w ogóle jest, ale, ale ogarniemy to. Passenger left behind? Nie zdąży wysiąść? No to niech pali gumę. Trzeba było. Tu biegi trochę późno zmienia. To jest przypałowe. Ale dobra. A tu już robimy tego Rogala. Trading Center. Dobra. Proszę wsiadać. No wsiadajcie, mordy. Aha, teraz do pierwszego. No ładnie, ładnie wsiadacie. Dobra. Dobrze, że oni nawet wypuszczają z tych przystanków, że przez to, kurde, jakoś tak w miarę się ten... Pamiętam, że to ten Iveco jeździłem właśnie w 18 chyba, no. I nawet spoko. Pamiętam, że dostałem go, Mati mi tutaj karę jakiś wymyślał, pamiętam. I jeździłem nim za karę, bo mi się on nie podobał. Ja wolałem zawsze tymi setrami jeździłem, no teraz to Tyskanie, teraz mi Tyskanie podeszły ewidentnie i właśnie te dalekie robiłem. Po mieście to tak średnio mi się zawsze chciało. No się fajnie jest, ale tak jak zagrasz 50 godzin po mieście, to już lepiej właśnie te dalsze. No dlatego też Fernbus potem mi siadł. Dość fajnie. No widzicie, po tym mieście też jest fajny klimacik, nie? Mordo. No jedź, kurde, jedź. Tu same widzę jednokierunkowe są. Jakby nie to, że tutaj mam ten, to ja bym tu nie skręcił. Tu, znaczy, no w sumie po autach widać w miarę po ustawieniu aut, że w tą stronę jest ta jednokierunkowa. Hello. I'd like to ask for technical assistance with... Oh. Shut the fuck up. No i też wsiadają tak, kurde. No, powiedzcie cenną rzecz. Kurwa, gdzie tu niby? Aha, misiu jest. Kolorowy misiu. No ja mam problem z tym, bo... To chyba ten młody, nie? Nie. Bo w tamtym właśnie tym było to podkreślone, nie? Czemu to jest napisane specjalna wycieczka? Nie rozumiem tego. Ja już to zmieniałem. Dobra, no. Nie zwrócimy mu niestety, bo nie jest podtagowany, nie? Czemu ten przez chwilę, że nie zaliczyło mi przystanku? Kurde, tam na styk przechodził. A tutaj też ten przystanek by można było dodać. Fajnie by było. No, no nie widać z mapy, nie? Ogólnie wszystkich tych przystanków. To jest problemem. Oj, kurwa. No i chuj. Nie dało się już wyhamować. On mi tak wyszedł, że... Że no, dobra, trzeba będzie uważać na następnym razie. Dobra. Jep, jep, jep. Siema, siema, nie musicie machać. Ja wiem, że tu mam się zatrzymać. No, tej Iveco nawet. Znaczy, co odcinek planuję, żeby innym autobusem też jeździć, żeby trochę urozmaicenia było. Wiecie, też nie było tak, że cały czas jednym. No. Kurde, tu jest przystanków, ale ja tutaj nie planuję rogalić, bo dla mnie takie jeżdżenie wokół to nie jest zbyt ekonomiczne i nie wiem, czy w realu takich linie są, że się kręcisz tak, kurde, jak debil. Więc wolałbym właśnie pojeździć tak o, wiecie, tak w miarę po prostych, a po prostu inna linia, żeby zabierała tamten przystanek, nie? To też było pod tym, żeby no... Jak mam zatrąbić? Nie wiem, B? B są wycieraczki. Dobra. Aha, i tu kończymy linię? Serio? My nie mieliśmy na dworzec jechać? Mordo.
Miał być rogal. Dobra. Więc no, analiza dnia wypłaty, 8000. Nawet. 80000 za wystawę? Serio? Pokażcie to. No już mam 200 koła, no. No proste tutaj to wszystko. Zobaczmy na mapę. Stąd na dworzec. Aha, bo tu jakby kończę, a dworcowego nie dodałem przystanka. No to można by było wybierz trasę miejska i czy ja ją mogę edytować. Tak, ja bym chciał jeszcze stąd tutaj zrobić, tak? Ostatnią. Central Bus Station. No. A zaczynamy skąd? Tochnal Alley. Aha, bo to teraz się rozkurwiło się. Gdzie? Nie, teraz i tak jest tak samo. Że w tą stronę idzie. Aha, bo jakby... Dobra, bo to był niby początkowy, ale to był końcowy przystanek. Dobra, czyli jakby się tu zaczyna linia? Chyba tak. Dobra, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do... Kurde, fajna fotka nawet wyszła. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów. Biena, ponieważ zbyt długo blokował drogę. No, no, to niech odjeżdża sobie. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.